13 marca wspominamy świętego Nicefora, biskupa. Żywot Nicefora napisał około roku 845 Ignacy Melodos, diakon Kościoła Świętej Mądrości Bożej Hagia Sofia w Konstantynopolu. Zachował się także list Nicefora do papieża świętego Leona III. Nicefor urodził się w Konstantynopolu około roku 758 za panowania cesarza Konstantyna Kopronima. Jego rodzice Teodor i Eudoksja należeli do najznakomitszych obywateli tego miasta. Wyróżniali się też szczególną pobożnością. Za wierność czci należnej obrazom i relikwiom świętym ojciec Nicefora został pobity i wywieziony do fortecy w Karii. Niezłomnego wyznawcę cesarz kazał torturować i przewieźć do więzienia w Nicei, gdzie męczennik dokonał życia w 767 roku. Matka Nicefora po bohaterskiej śmierci męża wstąpiła do klasztoru. Około 10 lat później cesarz Leon IV powołał Nicefora na stanowisko sekretarza cesarskiego. Nicefor jednak nie czuł się dobrze na tym urzędzie, gdyż musiał spisywać wyroki cesarza na obrońców czci świętych obrazów. Dlatego zrezygnował z dobrze płatnego stanowiska i wstąpił do klasztoru. W tym czasie napisał poemat w obronie czci obrazów i relikwii świętych. Z tego zacisza wyciągnął jednak Nicefora cesarz Nicefor I i powierzył mu opiekę nad największym w Konstantynopolu przytułkiem dla ubogich. Niedługo jednak potem, po śmierci świętego Tarazjusza, Nicefor został powołany na patriarchę tego miasta. Ponieważ był laikiem, otrzymał wszystkie święcenia. Stanowczy wszakże protest przeciw temu wnieśli święty Teodor Studyta, święty Platon i święty Józef z Tesalonik. Nie mieli oni zastrzeżenia co do samej osoby, ile do tego, że urzędnik cesarski, człowiek świecki, a nie duchowny, został powołany na pierwszą po Rzymie w Kościele Chrystusowym stolicę. Cesarz jednakże skazał protestujących na banicję, pomimo sprzeciwu Nicefora. Dopiero po jego śmierci udało się Niceforowi uwolnić wygnanych. W roku 813 na tron cesarski wstąpił Leon V Amareńczyk, który ponownie wzniecił prześladowanie czcicieli obrazów i relikwii świętych. Daremnie cesarz ikonoklasta chciał na swoją stronę przeciągnąć Nicefora. Patriarcha nakazał nawet publiczne modły i post na intencję wynagrodzenia Panu Bogu za grzechy zwalczania świętych obrazów. Na to cesarz odpowiedział zwołaniem synodu do Konstantynopola, by skłonić biskupów na swoją stronę. Nicefor skorzystał z tej okazji i swoją wymową i odwagą zdołał niemal wszystkich nakłonić do przeciwstawienia się dekretom cesarskim. Na kilku zaś hierarchów, którzy namowom cesarza ulegli, Nicefor rzucił klątwę. W odwet za to cesarz skazał go na banicję, a ponadto, gdy biskup był w drodze, przygotowano na niego zamach. W ten sposób cesarz chciał się pozbyć niewygodnego dla niego Nicefora. Święty jednak cudem ocalał, a niedługo zamach stanu pozbawił życia samego cesarza Leona. Jego następcą został Michał II, będący niestety również zwolennikiem obrazoburców. Nicefor nie miał więc po co wracać. Po 14 latach wygnania zmarł 2 czerwca 829 roku. Dnia 13 marca 847 roku za panowania cesarza Michała III jego relikwie sprowadzono uroczyście do Konstantynopola. Dlatego w tym dniu obchodzi się jego doroczną pamiątkę. Uroczystością przewodniczył wtedy święty Metody, patriarcha Konstantynopola. Nicefor zwalczał nie tylko ikonoklastów, ale także paulicjanów, frygianów, monofizytów, monoteletów i innych heretyków, którzy wówczas niszczyli jedność Kościoła katolickiego na wschodzie. Pozostawił on po sobie wiele pism apologetycznych, w których wykazywał błędy tych herezji i wyjaśniał autentyczną tradycję.
Większość z tych pism wydał na wygnaniu. Módlmy się. Wszechmogący Boże, obchodzimy wspomnienie świętego Nicefora biskupa, który słowem i przykładem przyczyniał się do dobra wiernych. Spraw, abyśmy doznawali skutków jego wstawiennictwa. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.